Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe i dzisiaj pogramy sobie w Baldur's Gate Enhanced Edition. Akcja nabrała tempa w ostatnich paru odcinkach i teraz gonimy, brodząc po szyję w gównie w stronę burdelu, żeby znaleźć ludzi, którzy chcą zamordować księcia jednego, drugiego, trzeciego, książęta, stolicy, państwa i dorwać łajzę, który chce rozpętać dodatkowo wojnę, będąc tym samym oskarżonymi o morderstwo. Co nie jest prawdą, bo my tego nie zrobiliśmy. Także to mówi samo za siebie. Musimy się śpieszyć w dodatku. Jeśli nalegacie... Gdzież to wejście będzie do piwnic? Gdzie to będzie? Jeszcze trzeba to znaleźć. Szkoda, że nie ma oznaczone. No tutaj w tą stronę to się chyba wrócimy. No to gdzie te przebrzydłe przejście jest? Na chybił trafił, chyba będę strzelać. Może tu gdzieś jednak. Dobra, chodźmy, sprawdzimy. Nie mam pojęcia, gdzie mogą być te głębokie piwnice, tak po kanałach patrząc. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Jesteśmy. Szybki zapis. Dobra. Tutaj też było dwóch płomiennych pięści, których tutaj zostawiliśmy. Ciekawe tylko, gdzie są. Gdzieś tu byli. Chyba, że trochę się już połazili i zaraz do nas się przyczepią. To będzie kiepskie. Mam nadzieję, że to się nie zdarzy. Krystyn, skarbie, spójrz. Oto bohaterowie Wybrzeża Mieczy. Naprawdę są kimś. No, kochanie, co my tu mamy? Strawę dla miecza? Nie wiem, Slife, oni są wielcy i przerażający. Och, mój błąd, myślałam o kimś innym. Och, ona ma język ze stali i serce ze złota, ta moja Krystyn. Jest tak ładna, że czyni się jej niewidzialną, aby ci wszyscy mężczyźni nie sprawiali jej kłopotu. Co oczywiście nie znaczy, że się odważają, gdy jest koło niej taki twardy facet jak ja. Slife, ty im powiedz, misiu. Och, kochanie, znasz mnie. Znasz swego Slythi. Hej wy, i co? Podglądacie, jak się migdalimy? Pilnujcie lepiej swych nosów. Co tam szepczesz, kochanie? Hej, Krystyn powiedziała mi, że macie słabość do wielkich książąt. Pewnie, szkoda Entara Srebrnej Tarczy, prawda? Jeden załatwiony i dwóch w drodze. Biedni książęta. Czy nie byłoby lepiej, gdyby wszyscy umarli razem? Oj, Krystyn, nie można tak od razu wszystkiego zdradzać. To jest na... Jak oni to nazywają? Srebrny pęcherz? Ale dość tych zabaw kotka i myszkę, nie nadaje się do tego. Tych tu zabijemy teraz, a po obiedzie zrobimy to samo z książętami, jak nam kazał Sarmok. Kocham cię za twój rozum, Slife. Gdzie jesteś? Gdzie ona jest? Jest. Niedługo będziesz czekać na śmierć. Jak, co ty, człowieku, robisz? Co chcesz, bym zrobił? Nie biegaj jak pojebany. Jakieś listy. Jakieś czary, jakieś sztylet. To chcę trochę.
A ja wziąłem niechcący, kurde. Wasza wola? Dobra, cicho. Bardzo dobrze. Co my tu mamy? Tak myślałem, że on mógłby się tego nauczyć. Ale fajne sztyle. Długi kieł, grabarz plus 2. Jak z filmu nazwa. To wywal, nie chciałem tego. Tak myślałem, że tego też mógł się nauczyć. Jakiś super... Cieniste ostrze plus 3, miecz krótki, super zarąbisty. Szkoda, że Imoene nie żyje. I zwykła proca plus 1 wywalam. Szkoda. Szkoda. Dobra, licz listy. Zaproszenie raczej. To najpierw list. Slajd, fu. Nadszedł czas, uderzaj, kiedy w noc mej koronacji rozpocznie się przyjęcie, wraz z moimi zabójcami, sobowtórniakami, kanałami dotrzesz do pałacu. Macie wymieszać się w tłum w sali balowej, a kiedy skończy przemowę, zaatakujecie. Jeśli nie będziecie wśród sobowtórniaków, to sami się tym zajmą, a ty stracisz zapłatę. Upewnij się tylko, czy twa straszliwa małżonka nie jest spuszczona ze smyczy. Do listu dołączam zaproszenie na przyjęcie, Sarewok. Więc go zostawiam. Oczywiście, że go zostawiam. Zaproszenie. Zaproszenie na inaugurację nowego wielkiego księcia Wrót Baldura. Więc mamy tutaj ewidentne dowody. Teraz tylko musimy iść i zapobiec rzezi. Prędko. Bardzo dobrze. Dowody już mam. Na winę, Sarewok. Chcesz przeżyć coś wstrząsającego, skarbie? Nie wiem, gdzie musimy iść, żeby wyjść przy pałacu książęcym, więc wyjdziemy byle gdzie i spróbujemy się tam dostać. Jakoś. Gdzie tu się wychodzić? Dajcie mnie wyjście. O, a tutaj? Też nie mogę? Mogę. Spadajcie, kurde. Okej, teraz... O, dobrze, że blisko. Jeśli nalegacie... Do pałacu. Co chcesz, bym zrobił? Skoro już tu jestem, na pewno będzie walka. Zmienimy sobie strzały. Ja sobie zmienię. Na strzały ukąszeń. Te są moje ulubione w sumie chyba. Bełty też. Ja może spróbuję się teraz szybko przygotować do walki, bo na pewno będzie. No, a czegóż chcesz teraz ode mnie? I co teraz? Tak? Niedługo przyjdzie czekać i rządził będzie Tiax. Myślę, że mogę wykonać twą brudną robotę. Co mam zrobić? Możesz na mnie liczyć. To jest na tyle zuchwały! Wydraźni się! Wasza wola? Dobra, dobra. Zobaczymy, czy to wystarczy. Bill. Halo. Witajcie, zakładam, że przybyliście tu do pałacu na koronację Sarewoka. Jeśli tak, to okażcie mi wasze zaproszenia. Oto nasze zaproszenia. Możesz nas już wpuścić, wielce nam się śpieszy. Nie bądźcie tacy niecierpliwi, spójrzmy na te zaproszenia. Tak, wyglądają na autentyczne. W porządku, możecie wejść. Przed wyruszeniem w drogę należy służę zebrać w płomiennej pięści. Czy możecie pokazać nam swoje zaproszenie do pałacu? Oto nasze zaproszenie. Dziękuję bardzo, możecie przejść. Bardzo dobrze. Ja nie
No, bo nam czary miną. Co z tą koronacją do jasnej? Szybciej! Dobra, dobra. Ponieważ wszyscy goście już przyszli, coś tam nam minęło. Możemy rozpocząć ceremonię, na którą wszyscy czekacie. Jak wszyscy wiecie, to bardzo szczególna okazja dla Zrodu Baldura. Już czas, żeby kolejna osoba została wielkim księciem. Nie chciałabym umniejszać naszego smutku po stracie Entara Srebrnej Tarczy, ale teraz czas na świętowanie. Głosy oddali właściciele ziemscy. Wynik był prawie jednomyślny. Co z księciem Eltanem? Czy jego zdrowie uległo poprawie? I kto go zastąpi, jeżeli umrze? A co rzec o plotkach, jakoby w Amn szykowali się do wojny? I dlaczego u nas nie widać żadnych przygotowań? Przy naszym niedostatku stali, jak mamy się bronić? Kto nam da potrzebne żelazo? A co z Zentarimami? Słyszałem, że są w to jakoś zamieszani. Wierzę, że Eltan został otruty przez członków Bractwa Złodziei Cienia. Najwidoczniej próbują oni wymordować naszych przywódców. Na wszystkie pytania odpowiem we właściwym czasie. Nie ma powodu do niepokoju. Entar został zabity przez złodziei cienia, agentów Amn. Jeśli to nie jest oczywiste dla was, jest oczywiste dla mnie. Amn chce wojny. Wszystkie dowody przemawiają za tym, że w morderstwie Entara maczali palce złodzieje cienia. Podobieństwa. To śmieszne. Znak zostawiony przez ciebie był znakiem złodziei cienia. Kobieto, jesteś ślepa i głupia. Pozwolicie, że jeszcze coś dodam. Ślad jest łatwy do zauważenia. Jakby ktoś go tam specjalnie dla nas zostawił. Któż chciałby sprowadzić nas na zły trop? Może powinienem o czymś wspomnieć, zanim to spotkanie przekształci się w bezsensowną sprzeczkę. Zabraliśmy się tutaj, żeby powitać naszego nowego wielkiego księcia, więc chyba powinniśmy zaczynać. Przedstawiam wam nowego wielkiego księcia Sarevoka Anczewa. Sarevok, jestem zaszczycony, że mogę przemawiać przed tak czcigodnym zgromadzeniem szlachty. Przyjmuję moje nowe stanowisko z całą świadomością, że wraz z nim spocznie na mnie wielka odpowiedzialność. Przede wszystkim chciałbym odpowiedzieć na wiele pytań, które już tu słyszeliśmy. Zarówno plotki o amnijskiej mobilizacji, jak i o ich zentarimskich kohortach są prawdziwe. Nie martwcie się jednak, nie jesteśmy całkiem bezbronni. Pomimo, że zentarimowie trochę nas osłabili, próbując pozbawić żelaza, najbardziej wartościowego w czasie zmagań wojennych surowca, to jednak wciąż możemy się bronić. Po śmierci mojego ojca przejąłem kontrolę nad zachodnią gałęzią żelaznego tronu. Oni mają wystarczająco dużo żelaza, żeby zaspokoić nasze potrzeby. A ja podaruję to żelazo miastu. Niestety, nasz wspaniały dowódca leży na łożu śmierci, co jest wielkim ciosem dla miasta. Żeby zapewnić odpowiednie dowództwo płomiennej pięści, sam przejmę władzę nad tym regimentem najemników, oczywiście za pozwoleniem Angelo. Poczekaj, nie tobie o tym decydować. Lepiej milczcie i pozwólcie mówić Sarevokowi. Zamiast czekać, aż oni zaatakują, my zrobimy to pierwsi. Przy pomocy płomiennej pięści łatwo zdobędziemy nasz kill, a potem zbudujemy umocnienie na szlaku wiodącym przez chmurne szczyty. Co? Kto ośmiela mi się przeszkadzać? I zaczyna się. Wy wskażecie, ja uderzę. Większe sobowtórniaki. No, a czegóż chcesz teraz ode mnie? Co chcesz, bym zrobił? Mniej gadania i więcej. Musimy chronić. Zastanawiam się teraz, co dalej. Książęta. Nie, najpierw. Dokąd teraz? Wasza wola? Tak? Przede wszystkim. Niedługo przyjdzie czekać i rządzić. Ale ten Tjaks. Myślę, że niech sobie stoi tu. Zastanawiam się teraz. Szybciej!
czego. Jak w ogóle z kijem tam twardo, on jest jednak jest. Dokąd teraz? Dobra, sobowtórniaki pękają. Szybciej! Mamy szczęście, że tacy dzielni ludzie jak wy działali w naszym interesie. Czy mógłbym zrobić dla was coś w zamian? Zerknij na te dokumenty. To Sarek chciał cię zamordować. Udało mu się złagodzić Entara i niemal zabił Eltana. Zgładzić Entara i niemal zabił Eltana. Sprawdzę to, ale jeżeli się mylicie, kara za oskarżenie będzie surowa. Angelo, oni są poszukiwani za wielokrotne morderstwa. Zabić ich. Niech nikt nie waży się ich tknąć, zanim nie skończę czytać tych dokumentów. Nie musisz czytać tego dokumentu, ale ponieważ jesteś zbyt głupi, żeby posłuchać mojej rady, więc po prostu obetnę ci głowę. Jeśli nalegacie... Jak słyszę... No i proszę. I co teraz? Czyż może lepiej weź łuszcz komu przywa? Wy wskażecie, ja uderzę. Co chcesz, bym zrobił? Czas na odrodzenie tamtą lokalności. Wow. Mniej gadania, więcej walki. Dobra zbroja i mocna stal. Uciekaj, jeśli chcesz. Nie możesz jednak kryć się wiecznie. Jeszcze z tobą nie skończyłem, krwawy Joe. Zabiję cię tak, jak zabiłem Goriona. Jeżeli chcesz mieć spokój, musisz zabić mnie pierwszy. A, teleportuje się. Bardzo dobrze. No i właśnie. Chyba powinniście odnaleźć Sarewoka i zabić go, zanim on zrobi to z wami. Myślę, że masz rację. Jedyny problem to znalezienie Drania. Posługując się mocą mojego boga, powinienem odkryć miejsce, w którym przebywa. Poczekajcie chwilę, a powiem wam, gdzie się udał. Został teleportowany do gildii złodziei. Spróbuję też was tam przenieść. Możecie udać się za nim i zabić go. Powodzenia. Twardy był. Tam widziałem non-stop pełnia zdrowia. A cóż to, wygląda na to, że wszyscy ostatnio wdzierają się do gildii złodziei. Najpierw ten rosły jegomość w zbroi, a teraz wy. Lepiej powiedzcie mi, co tu robicie, a szybko, albo będziecie w nielichych kłopotach. Tropimy Sarewoka, tego rosłego jegomościa w zbroi. Dokąd poszedł? Zszedł schodami, o tam. Mocno się śpieszył. Jeśli zamierzacie go ścigać, dobrze będzie, jak się na to co nieco lepiej przygotujecie. Tam w dole są tereny złodziei, oni są bardzo niebezpieczni. Idźcie pogadać z Czarną Lilią w sklepie przy schodach. Sprzedawamy wyposażenie po przyzwoitych cenach. Słyszałem nawet, że handluje magicznymi artefaktami. Dzięki. Jeśli nalegacie... Tak zrobimy. Gdzie ta Czarna Lilia? Do jasnej. Nie mamy czasu. To nas ściemniasz. Nie, no jakiś sklepik to musi być chyba, co? Albo tu. Tu jest chyba Czarna Lilia, ale jak my tam mamy wejść? Dobra, moment. I tak zanim tu wejść, możemy sobie pójść naokoło. Co mam zrobić? Przygotujemy się. Szybki zapis. Tak? Ty nie jesteś Czarna Lidia? Miło was poznać. Nie. Wyjdziemy. O. Nie, to jakiś złodziej. A tutaj się da przejść. Jezus, ja nie widziałem tych drzwi tutaj. Dobra, jest Czarna Lidia na pewno, tak, dobra. Przestań się mądrzyć. Muszę coś policzyć. Co tu masz? Strzała rozproszenia magii. Nie wiem, czy się nie przyda. Strzały ukąszeń na szczęście mamy sporo.
pełno mikstur, ale my mamy cały plecak mikstur, także luz. No nic, w sumie mamy 116 tysięcy i teraz posprzedaję to, co chciałem wcześniej. Pierścień swobody ruchu w razie czego zostawię, gdybyśmy jednak mieli problemy. A tak to możemy wszystko sprzedać. Fajnie jakby nas wyleczyła, ale ona akurat tego nie ma. O, no dobra. Moglibyśmy u niej ewentualnie właśnie te zapasy uzupełnić, czyli strzały, pociski, ale mamy. Wezmę tylko te rozproszenia magii w sumie. Co mi tam? Co chcesz, bym zrobił? Bardzo dobrze. Nie ruszajmy w pościg za Sarewokę. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Voleta Stiletto, oby was po trzykroć grom poraził, nie wiem kim jesteście, ale jeśli działacie razem z tym, co mnie poranił, możecie iść do wszystkich piekieł. Niech was pociągną za sobą duchy tych, co wykuli ten labirynt. Kto ci to zrobił? Kto? Sarewoka, któż by inny? Poznałam go, bo widziałam, kiedy badałam pewnego dnia siedzibę Żelaznego Tronu. Jakoś z tego wyjdę, za bardzo mu się spieszyło, by mnie załatwić do końca. Jeśli go ścigacie, macie moje błogosławieństwo. Możesz nas przeprowadzić przez labirynt tak, byśmy go znaleźli? Ha, znaczy nie. Nie, tego nie zamierzam robić. Nigdy nie widziałam nikogo, kto wyszedł z tego labiryntu żywy. Nie twierdzę, że wy tam nie przeżyjecie, nie. Pójdę o zakład, że przejdziecie go spacerkiem i bez problemu. Tak jest, ja jednak tu poczekam, by o tym posłuchać później. Nie chcę spotkać się z ożywieńcami, którzy władają tym miejscem, ani z oczyszczającymi go galaretami. Muszę złapać długi oddech, rozumiecie? Dokąd prowadzi ten labirynt? Nie wiem dokładnie, ale mówi się, że pod tym miastem jest jeszcze jedno. Mógłby wam coś opowiedzieć o tym jakiś przemądrzały archeolog. Wiecie, tamto nie jest prawdziwym miastem, tylko jego pozostałościami. W końcu nic w tym dziwnego. Jeśli miejsce, gdzie wzniesiono wrota, jest tak atrakcyjne, mogę sobie wyobrazić, że budowano tu i wcześniej. Niewiele mnie to zresztą obchodzi, a pewnie prawdę znają. Jedynie martwi. Ruszajcie. Rozumiem. Cokolwiek, upewnijcie się tylko, że Sarewok dostanie ten kęs stali. Jeśli nalegacie... Dobra, ciekawe, że udałoby się tutaj zdrzemnąć, to by było spoko. Dało się. Aj, jeszcze przejść poziom bardem. Czar poziomu 4, maga, jeden się odkrył. Wielkie osłabienie. Niedługo przyjdzie czekać i rządził będzie Tiax. Tiax, ty jesteś tutaj tylko po to, nie żeby rządzić, kurde, tylko żeby wykrywać pułapki. Tiax będzie władał wszędzie! Nie będziesz. Wasza wykrywaj wola? Pułapki. Tiax będzie władał Szybko. Wszędzie! Dobra. No cóż, musimy przejść przez labirynt, to nam pewnie trochę zajmie, bo będziemy zrobił. Próbowali być ostrożni. Bardzo dobrze. Dlaczego Tiax musi przełazić przez te mokre dziury? Cedric nic nie mówił o trochę. Skopać tyłki w dobrej sprawie. Wasza wola? Bardzo dobrze. Wy wskażecie? Ja... Dobra zbroja i mocna staż. Szybciej, jeśli nalegacie... Tiax! To Tiax! Galareta. Co chcesz, bym zrobił? Mniej gadania, więcej warto. Skopać tyłki w dobrej Wasza sprawie. Wola, jeśli nalegacie... Dwie. Dasz radę? Nie wyjdziesz stąd żywy. Niedługo. Jak idzie z drogi? Szybciej. Jeśli nalegacie... Szukaj pułapek. Dobra zbroja i mocna stara. Wy wskażecie. Ja nie marudzić, bo przykopię. Wasza wola? Bardzo dobrze. Tiax! To Tiax! Szybciej! Jeśli nalegacie... Mniej gadania, więc skopać tyłki w dobrej sprawie. Co chcesz, bym zrobił? Bardzo dobrze.
To chce trochę. Nie marudzić, bo przykopię. Wasza wola? Jeśli nalegacie... Wy wskażecie? Nie marudzić, bo przykopię. Szybciej! Dobra, dobra. Nic. Na pewno coś będzie. Mniej gadania, więc skopać tyłki w dobrej sprawie. To chcesz by... Bardzo dobrze. Wasza wola? Bardzo dobrze. Cóż wam mogę rzec? Musimy się przedostać przez jakiś cholerny labirynt. A na końcu jakieś podobno podziemne pozostałości miasta. Niedługo przyjdzie czekać, piszą. To jest adres uchwały! Wybraźni ciasta! Może damy mu jeszcze wykrywanie pułapek. Szybciej może mu pójdzie. W razie czego, to radzie by tu iść, nie? Bardzo dobrze. Dobra. Ślepy zoły. To chce trochę. Nie marudzić, bo przykopię. Co chcesz bym... Jeśli nalegacie... Wy wskażecie. Ja uderz. Nie marudzić, bo przykopię. Wasza wo... Bardzo dobrze. Szybciej! Mniej gadania, wie... Dobra zbroja i mocna star. Co chcesz bym zrobił? Bardzo dobrze. Na końcu tego labiryntu zapewne czeka nas najtrudniejsza walka w tej grze. Ciekawe, czy jesteśmy godni. To chce trochę. Nie marudzić, bo przykopię. Wasza wola? Jeśli nalegacie... Wy wskażecie, ja uderzę. Jakieś nowe. Szybciej! Co chcesz bym zrobił? Szary szlam. Niedługo będziesz czekać na śmierć. Jak? Zastanawiam się teraz. Oczywiście. Niedługo. Jaks! To Jaks! Nie ma tu jakiegoś teraz skrótu. Dobra zbroja i moc. To chcę trochę. Wasza, jeśli nalega. Szybciej! Wy wskażecie. Ja. Dobra zbroja i mocna stal. Co chcesz bym... Dobra, dobra. Mniej gadania, więcej was. Skopać tyłki w dobrej sprawie. Wasza wola? Jeśli nalegacie... O. To chcę trochę. Szybciej! Strażnik zguby. Nie działają na niego te ataki. Zmienię na inną. A, zmienię na ogniowe na razie. Tylko od ognia najwyżej obrywa. Po prostu chyba nie za bardzo pociski. Co chcesz by... Strzał. Jak będzie władał wszędzie! Wasza, bardzo dobrze. Wy wskażecie, ja uderzę. Nie marudzić, bo przykopię. Szybcie, bardzo dobrze. Mniej gadania, więc nie marudzić, bo przykopię. Co chcesz, bardzo dobrze. To chcę trochę. Dobra zbroja wasza i mocna stara. Jeśli nalegacie... Ta zielona plama jest ciekawa. Wydaje mi się, że to coś znaczy. Tak jest. Niedługo przyjdzie czekać. Jaks! To Jaks! Szkielet wojownik.
nie byle kto. Rozbroisz? Zbroj. Uciekaj, Tiaks, uciekaj! Wy wskażecie, ja uderzę. Ty nie jesteś żadnym wyzwaniem dla szkieletów wojowników. Pułapkę, nie, Boże. Mniej gadania, więcej walki. To chcę trochę. Nie marudzić, bo przykopię. Ale dobrze się udało, kurde. Gdzieś tam... Wy wskażecie, ja uderzę. Wchłonęło gdzieś tą błyskawicę. Kolejna będzie... Boże, nie. Co chcesz, bym zrobił? No znowu? Dokąd teraz? Mniej gadania. Nie marudzić, bo przykład. O Boże. No. To chcę. Weź, idź, idź stąd. Wasza. Dobra, chodźcie tu wszyscy. Jeśli nalegacie. Jak słyszy. Wiedziałem, że to oznacza pułapkę. I co teraz? Wszystko przez te. Tych wojowników. To chcesz, bym zrobił. Ciekawe, czy uda się zdrzemnąć. Fajnie, że się udało. Niedługo przyjdzie czekać i rządził będzie Tiaks. No cóż, dobra, czas minął tego odcinka, także zbliżamy się już do samego wielkiego finału. Możliwe, że prawdopodobnie już w następnym odcinku stoczymy ostateczną walkę. A potem oczywiście ci, którzy przetrwają, będą kontynuować przygodę w części drugiej. A tymczasem... Do następnego. Na razie.